Witam Państwa serdecznie, Marcin Made i Suze. Jest ze mną Michał Zajączkowski z Hewlett-Packard Enterprise, który przejmie pałeczkę w późniejszym etapie prezentacji. I chcielibyśmy dzisiaj Państwa wprowadzić w transformację Cloud Native, jak ona tak naprawdę powoduje nowe modele konsumpcji IT, jak to wygląda, jak możemy to zaadresować. Najpierw zastanówmy się, czym jest tak naprawdę transformacja cyfrowa, jak ona definiuje nowe wymagania infrastruktury hybrydowej. Do tej pory mieliśmy dość prosto. Serwerownia, w serwerowni serwery, czyli tak zwane data center i tak sobie działaliśmy. Natomiast ostatnio pojawiają się coraz to nowe rzeczy. Mamy chmurę prywatną, chmurę publiczną, IoT, mamy oczywiście dedykowane gdzieś IT, mamy big data, mobilność, cloud native, mnóstwo nowych technologii, nowych rozwiązań, które się pojawiają i one oczywiście definiują nowe wymaganie. Już sama wirtualizacja nam nie wystarcza. Potrzebujemy hiperkonwergencji. Wydajność IT zaczyna być problemem. No i oczywiście bezpieczeństwo, które jak widzimy w ostatnich czasach szczególnie ma duże znaczenie, też zupełnie się zmienia, kiedy przechodzimy do infrastruktury hybrydowej. Ale zacznijmy od początku. Jeśli mówimy w ogóle o rozwiązaniach hybrydowych, jeśli mówimy o transformacji cyfrowej, open source jest takim słowem kluczem, które się od razu pojawia. Jest to oprogramowanie, które jest otwarte, wolne, tworzone przy współpracy ogólnoświatowej, dzięki czemu jest tak naprawdę bardzo dobrze przetestowane. Mamy gwarancję tego, że nie ma tam żadnych ukrytych pułapek, backdoorów, jest ono stabilne. Jeśli się pojawiają jakiekolwiek problemy, to natychmiast są rozwiązywane w bardzo krótkim czasie. To powoduje, że rozwiązania typu open source są wszechobecne. Mamy je i w centrum danych, mamy je w chmurze. Wszystkie właściwie nowe innowacje, które się pojawiają, Kubernetes, Software Defined, Edge, Big Data i tak dalej, są oparte właśnie na rozwiązaniach, które pochodzą ze świata open source. Open source ma jeszcze jedną zaletę. Pozwala nam uniknąć vendor lock-in, czyli nie zamyka nas w konkretnym rozwiązaniu, bo jak widać było w ostatnich czasach, tak, no, doświadczenia mamy przez ostatnie dwa lata dość ciężkie, trzeba było się bardzo dynamicznie zmieniać. Modele pracy, które mieliśmy poprzednio, czyli wszyscy jeżdżą do biura, zaczęły się zmieniać na home office, zupełnie inne podejście do aplikacji, zupełnie inne wymagania były potrzebne. Tak samo to, co się dzieje w tej chwili za wschodnią granicą, pokazuje, że nasze modele standardowe informatyczne, o których zawsze myśleliśmy, że są bezpieczne, dobre, być może będą musiały zostać zrewidowane, a to powoduje konieczność szybkich zmian, szybkiego, elastycznego rozwiązania. I właśnie open source pozwala nam na takie rozwiązania. Ale żeby nie być tak gołosłownym, postanowiłem tutaj Państwu trochę pokazać taką drogę do transformacji Cloud Native. Jest to droga, która jest przedstawiona w raporcie IDC Cloud Native 2022. Zresztą zachęcam, żeby przyjrzeć się temu raportowi dokładniej. I ona pokazuje takie pewne etapy, elementy, które trzeba przejść, żeby do tej transformacji Cloud Native dotrzeć. Jak okazuje się, są pewne takie problemy i pierwszym, najważniejszym problemem to jest modernizacja infrastruktury IT. Okazuje się, że jest ona kluczem do transformacji. Bez niej tak naprawdę jest ciężko wdrożyć nowe typy rozwiązań. Okazuje się, że 86% organizacji chce zmodernizować swoją infrastrukturę IT, bo ona nie jest w tej chwili jeszcze gotowa czy idealna do tego, żeby wdrażać rozwiązania typu Cloud Native. Również niewiele firm, bo około 23%, uważa się za gotowych do transformacji cyfrowej. Czyli widzimy, że z jednej strony bardzo dużo firm chce się modernizować, chce zacząć podążać tą drogą, a niewiele firm tak naprawdę czuje się w pełni gotowych do tego. Kolejna rzecz to jest, jakie są priorytety transformacji cyfrowej, czyli dlaczego tak naprawdę chcemy tą transformację cyfrową przeprowadzać. Okazuje się, że najważniejszym elementem jest redukcja kosztów. Jest to na pierwszym miejscu, ale to są też elastyczność, szybkość, bezpieczeństwo. To się pojawiają. Tutaj Państwo mają taki fajny graf, ten bąbelkowy. Tam można było podawać więcej niż jedną odpowiedź, dlatego nie sumuje się to do 100. Ale pokazuje jak gdyby priorytety firm, jeśli chodzi o właśnie projekty transformacji cyfrowej. Ale jak wiadomo, wszystkie rozwiązania mają pewne zady i walety. I teraz popatrzmy sobie na zalety konteneryzacji, którą ma Cloud Native i bariery. Najważniejsza zaleta, którą mamy, to jest tak naprawdę
przyspieszenie. Przyspieszenie, które uzyskujemy. Następnie mamy też redukcję kosztów. To są dwie najważniejsze zalety wymieniane przez respondentów tego badania. Natomiast jeśli chodzi o bariery, największą barierą były rzeczy związane z infrastrukturą IT, czyli tak naprawdę brak takiej infrastruktury, a na drugim miejscu był problem związany z tym, że ludzie nie są przeszkoleni do tego, żeby zarządzać taką infrastrukturą, wdrażać tego typu rozwiązania. Czyli to były nasze dwie największe bariery, które wynikały z tego badania. Ale idźmy dalej. Pomimo tych wszystkich problemów, które się mogą pojawiać, dzięki rozwiązaniom Cloud Native możemy bardzo wiele osiągnąć. Przede wszystkim stabilność rozwiązania, szybkość wdrażania nowych rozwiązań, redukcję kosztów. Czy jest to nowy standard IT? Jeśli popatrzymy na procent 49, tak, organizacji, które już intensywnie pracuje nad wdrożeniem takiego rozwiązania i 13%, które uważa, że czas na Cloud Native nadszedł i zaczyna się do tego intensywnie przygotowywać, to już mamy ponad 60% firm, które o tym myśli, czy organizacji. No i wtedy zawsze przychodzi takie pytanie, a kto właściwie jest w firmie odpowiedzialny za to, żeby wdrożyć takie rozwiązania Cloud Native? I okazuje się, że w ponad połowie przypadków jest to dyrektor IT bądź dział IT, a tylko 28% przypadków to jest CIO, 19% przypadków to jest CTO. No i oczywiście takie podsumowanie. Jeśli już wdrażamy rozwiązanie, mamy tą transformację Cloud Native dokonaną, to jaki jest tego efekt? Okazuje się, że rośnie produktywność, rośnie efektywność, natomiast maleją koszty. I tutaj też Państwo mają dokładniejsze dane po prawej stronie. Znowu się nie sumują do 100, bo można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź. Ale sama taka droga do transformacji, czyli te zagadnienia, to jest jedna rzecz. Natomiast jak postępować, żeby tak naprawdę osiągnąć sukces? Bo to jest najważniejsze. Możemy sobie wymyślać najróżniejsze rzeczy, ale jeśli nie uda nam się osiągnąć sukcesu, no to jest pewien problem. Więc pierwszy i najważniejszy element to jest zdefiniowanie realistycznych celów. Nie stawiajmy sobie celu na przykład modernizacja całej infrastruktury, jaką mamy, wszystko zmieniamy na Cloud Native. Weźmy jedną aplikację, jeden zbiór aplikacji, zacznijmy od niego. Przy okazji uzupełnimy luki wiedzy, bo jak Państwo pamiętają, było to jeden z ważniejszych problemów wymienianych, czyli brak wiedzy wśród kadry IT, którą mamy. No i będzie to też wymagało pewnej transformacji organizacji. Mianowicie, jeśli mówimy o rozwiązaniach zwinnych, szybkich, cloud native, to mówimy też o zmianie modelu działania na taki jak na przykład DevOps. Czyli trzeba się nauczyć, jak współpracować, jak działać ze sobą wspólnie. Jest to zupełnie inaczej niż w przypadku standardowych modeli, które do tej pory były. Oczywiście ważnym elementem jest zapobieganie problemowi vendor lock-in. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, że nawet w świecie open source może się tak zdarzyć, że będą firmy, które będą próbowały Państwa zamknąć w całym stosie rozwiązania tylko pochodzących od nich. Także ważne jest, żeby wybierać rozwiązania, które pozwalają wziąć tylko to, co Państwo potrzebują do danego projektu od dowolnego dostawcy. Jeśli to wszystko sobie weźmiemy, te wszystkie cztery punkty, to potem musimy zdefiniować pewne nowe standardy. Standardy tworzenia oprogramowania, standardy wdrażania, standardy utrzymania, standardy bezpieczeństwa. Musimy też pomyśleć na temat automatyzacji procesów. Do tej pory mieliśmy do czynienia z ograniczonym, policzalnym zbiorem serwerów, który dało się jakoś nazwać, jakimś zarządzać w sposób mniej więcej manualny. W momencie, kiedy przechodzimy do świata cloud native, kiedy mamy rozwiązania hybrydowe, część naszych zasobów może być lokalnie, część może być w chmurze publicznej, część może być gdzieś kolokowana, czyli to jest rozproszone globalnie. Mamy mnóstwo klastrów kubernetesowych, mamy mnóstwo kontenerów, które działają, żeby utrzymać nasze aplikacje. Musimy mieć automatyzację procesów, dlatego że taka automatyzacja jest niezbędna w tak dużym środowisku, kiedy mówimy już o tysiącach, jeśli nie o dziesiątkach tysięcy instancji różnych, które mamy do zarządzania. No i to oczywiście prowadzi do wzmocnienia bezpieczeństwa, dlatego że jeśli mamy po pierwsze aplikacje, które są rozproszone, potrafią działać w środowisku rozproszonym, to stajemy się bardziej odporni na różne dziwne zdarzenia. Nie wiem, dostawca chmurowy przestanie działać,
mamy nadal nasze data center, które działa. Z jakiegoś powodu, nie wiem, huragany przyjdą, drzewa się zwaliły, pozrywało nam sieci światłowodowe do naszego data center. Mamy chmurę, w której nadal mamy instancje, które działają i mogą zapewniać usługi. Mamy oczywiście zautomatyzowane procesy, mamy zdefiniowane nowe standardy. To wszystko powoduje, że mamy wzmocnienie bezpieczeństwa. No i oczywiście opieramy się na rozwiązania open source, które dają znacznie też wyższy poziom bezpieczeństwa niż często dają rozwiązania zamknięte. I jak to się może przełożyć już bardziej praktycznie? Popatrzmy na takie małżeństwo chmury z lokalną infrastrukturą. Jeśli popatrzymy sobie na taki typowy scenariusz, mamy cloud, mamy data center, ale mamy też edge. I musimy tym wszystkim, całym tym konglomeratem zarządzać. I tutaj Państwu polecamy rozwiązanie nasze wspólne HP GreenLake razem z SUSE, gdzie SUSE jest dostawcą Linuxa Enterprise, który pozwala pokryć całe spektrum tych zastosowań, czyli od edge'a poprzez core aż do clouda. Jest to też rozwiązanie, które ma certyfikację EAL4+. Jest to jedyny system Linuxowy, który ma taką certyfikację bezpieczeństwa w tej chwili dostępny na rynku. Mamy oczywiście otwarte środowisko Kubernetesa, mamy Linuxa, kontenery. Mamy też na przykład SUSE Ranchera do zarządzania klastrami kubernetesowymi, czy to lokalnymi, czy znajdującymi się gdzieś w chmurze. No i oczywiście SUSE razem z HPE ma stos technologiczny, który jest wspólnie certyfikowany, działający, bezpieczny. A jeśli są jakieś problemy, to jest dla Państwa HPE Point Next z usługami, które mogą pomóc. Ale o tych elementach opowie już więcej Maciek, któremu głos przekazuję. Dziękuję Państwu, do usłyszenia. Dzień dobry Państwu, Michał. Małe sprostowanie na początek. Dziękuję Marcinie. Nic nie szkodzi. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie. To, o czym ja chciałbym dzisiaj opowiedzieć, to właśnie HPE GreenLake. I tak naprawdę na koniec tej prezentacji chciałbym, żebyście zapamiętali tylko jedno, czyli właśnie ten produkt nasz, naszą usługę HPE GreenLake. Jeżeli ja o niej będę tutaj opowiadał, będę mówił, co to jest, co w ramach tego robimy. Natomiast tak naprawdę, jeżeli zapomnicie te szczegóły, o których będę mówił, to jeżeli będziecie mieli do czynienia z jakimkolwiek pracownikiem Hewlett Packard Enterprise, rzucając to hasło, wszyscy już będą wiedzieli, o czym jest mowa. Co to jest HPE GreenLake? To jest usługa. Jest to usługa sprzedawania mocy obliczeniowej, również pojemności dyskowej, ale także wielu bardziej zaawansowanych rozwiązań, o których chciałbym za chwilkę opowiedzieć i też opowiedzieć trochę o stosie technologicznym, o którym wspominał również Marcin. Trzy bardzo ważne elementy i wszystko objęte usługą. Pierwsza rzecz to jest chmura, druga to są dane, a trzecia to jest zarządzanie czy też transformacja cyfrowa. To, co my oferujemy w Hewlett Packard Enterprise, co chcemy, żeby nasi klienci w ten sposób działali, to jest chmura, która przychodzi do Was, czyli chmura prywatna, środowisko zarządzane w takim systemie multi-cloud, tak żebyśmy wszyscy mieli pełną świadomość tego, że dzisiaj nie ma rozwiązań takich jednorodnych, homogenicznych. Mamy rozwiązania hybrydowe i trzeba tym jakoś w mądry i sensowny sposób zarządzić. Drugi bardzo ważny element to są dane. Dzisiaj o danych będę mówił troszeczkę mniej, bo skoncentruję się na usłudze chmurowej, a także zarządzaniu środowiskiem IT, ale dane to dzisiaj jest największy potencjał i tak naprawdę każda firma, czy to firma komercyjna, ale również publiczne instytucje, muszą kontrolować, zbierać dane i je w mądry i sensowny sposób analizować. Trzecim bardzo ważnym elementem jest zarządzanie hybrydowym IT. Dzisiejsze środowiska są bardzo podzielone. Mamy stare systemy legacy. Prawdopodobnie w administracji publicznej jest ich jeszcze strasznie dużo, więc czy migrować, czy transformować, czasami jest to straszny wysiłek kosztowy i trzeba się nad tym mądrze zastanowić. To, co my oferujemy, to mądre i kompleksowe zarządzanie hybrydowym IT, obejmującym zarówno chmurę publiczną, jak i chmury prywatne i te właśnie stare rozwiązania, troszeczkę przestarzałe, ale dzięki dobrym narzędziom jesteśmy w stanie wyciągnąć z nich jak najwięcej korzyści. Troszeczkę więcej o chmurze, czyli o GreenLake'u. Jakie są główne aspekty, które musimy w tym temacie poruszyć? Pierwszy to jest uproszczenie IT.
GreenLake jest to chmura prywatna, która daje klientom elastyczność. Daje elastyczność chmury publicznej. W obszarze aplikacji, danych jest to rozwiązanie ułatwiające zarządzanie środowiskami multichmurowymi, z którymi coraz częściej mamy do czynienia. Każda instytucja, każda firma, również instytucje publiczne zarządzają środowiskami hybrydowymi, w których są zarówno rozwiązania chmurowe, chmury prywatnej, centra danych rozproszone, a także brzeg sieci, który jest coraz bardziej opanowany również przez IT. Tam również generuje się bardzo duża ilość danych. Wszystko, co sprzedajemy, chcemy sprzedawać w modelu usługowym. Jest to model jak najbardziej korzystny również dla instytucji publicznych. Daje otwartość i łatwość rozbudowy, pełną elastyczność. Oferuje szeroki katalog usług i workloadów, bo my tak naprawdę nie rozmawiamy tutaj o serwerze, nie rozmawiamy o macierzy. My tutaj rozmawiamy o konkretnych rozwiązaniach dla klientów. Mówimy o kontenerach, mówimy o analityce i zarządzaniu danymi, o uczeniu maszynowym, o sztucznej inteligencji. To są te tematy i obszary, które dają nam teraz szansę na to, żeby wyróżnić się od innych i szybciej analizować dane i też wyciągać na tej podstawie wnioski. Tutaj ten temat prawdopodobnie wszyscy dzisiaj też poruszają, jest cyberbezpieczeństwo, bo to są właśnie te workloady, które w obszarze sztucznej inteligencji, ale też uczenia maszynowego, to są te rozwiązania, które są w tych branżach i w tych rozwiązaniach cyberbezpieczeństwa właśnie wykorzystywane. Ostatni element, o którym chciałbym powiedzieć, jeśli chodzi o chmurę prywatną GreenLake'a i również to, w jaki sposób można w instytucjach publicznych rozważyć zakup takiej usługi, to jest to, że jest bardzo dostosowana do bieżących potrzeb. Unikamy przewymiarowanych środowisk. Wszyscy, i to dotyczy absolutnie wszystkich naszych klientów, zarówno publicznych, jak i komercyjnych, wszyscy mamy do czynienia z przewymiarowanym IT. To znaczy, że płacimy więcej niż tego tak naprawdę wymaga sytuacja bieżąca. GreenLake daje taką szansę na to, żeby płacić za to, czego rzeczywiście w danej chwili używamy, a elastyczność umożliwia rozbudować to środowisko w zasadzie na pstryknięcie palcami i dać wam to, czego będziecie potrzebować dzisiaj, jutro, pojutrze i w najbliższym czasie. To, co jeszcze zapewnia ta usługa, to przede wszystkim rozsądne zarządzanie budżetem oraz gwarancję cen na przestrzeni lat, co też jest bardzo krytyczne, w szczególności patrząc też na sytuację covidową czy po-covidową związaną z pewnymi problemami w obszarze logistycznym, a gwarancja cen na kilka lat, szczególnie w przypadku instytucji publicznych, jest krytyczna i ułatwia też budżetowanie na przyszłe lata. Druga ważna rzecz, oprócz danych, o których już tutaj nie będę więcej dzisiaj mówił, to jest transformacja. Stare systemy i ich wartość, o tym również wspominałem, pozwalają albo umożliwiają jeszcze wykorzystanie tych danych, które zostały wygenerowane kiedyś. Musimy je trzymać w archiwach. Nie zawsze trzeba to migrować, bo jest to związane z dużymi kosztami. Nasze rozwiązanie GreenLake Central, które jest elementem usługi HPE GreenLake, umożliwia integrację wszelkich starych systemów z nowymi systemami i wykorzystanie tych danych również przez nowe systemy, dzięki czemu nie musimy inwestować w obszary, które są nierozwojowe, a w jakimś stopniu ciągle są nadal potrzebne do tego, żeby realizować te cele, do których powołana jest dana instytucja. Marcin również o tym wspominał, w ramach naszego portfolio mamy usługi konsultingowe, które wskazują drogę naszym klientom, w jaki sposób transformować się w tym okresie przyspieszonej digitalizacji. Wszyscy wiemy i pewnie każdy to potwierdzi, że sytuacja kryzysowa, z którą mieliśmy do czynienia poprzednio, która niestety teraz też nam się przeradza w następny kryzys, spowodowała, że w zasadzie wszyscy, włącznie z instytucjami publicznymi, z całym sektorem publicznym, musieliśmy postawić na przyspieszoną transformację. Przyspieszona transformacja czasami jest robiona bardzo szybko, bez przemyślenia. To, co my oferujemy, to kompleksowe podejście do tego. Nazywamy to taką drogą do rozwiązania hybrydowego, gdzie nasi konsultanci pokazują, w jaki sposób można wykorzystać wszelkie dostępne rozwiązania na rynku, żeby tej transformacji dokonać, żeby klienci byli zadowoleni, żeby też inwestowali w te obszary, które rzeczywiście są rozwojowe. Decydujemy, pomagamy naszym klientom podjąć decyzję, że ten kawałek pozostaje taki, jaki był.
Część możemy zmigrować do chmury publicznej, bo dlaczego nie, a część powinna zostać tutaj z nami, ponieważ wymagają tego regulacje, przepisy albo chociażby bezpieczeństwo, z którym każda instytucja musi się mierzyć na różne sposoby. Dlatego nasi eksperci z całego świata, wielu mamy doświadczonych ludzi, którzy w tej migracji i w tej transformacji pomagają. Dla nas klient zawsze był najważniejszy. To jest wliczone, jakby, czy to jest część naszego DNA, że najpierw stawiamy klienta i sukces klienta jest również naszym sukcesem. Na koniec chciałbym wrzucić taki slajd, żeby on sobie tam był w tle, żebyście zobaczyli, co to jest GreenLake. Jest to usługa, która obejmuje cały ekosystem. Przestajemy mówić tak naprawdę o tym najniższym kawałku. Jesteśmy firmą technologiczną i dostarczamy rozwiązania hardware'owe, natomiast najważniejsza jest tutaj usługa, która obejmuje kompleksowe i zunifikowane rozwiązanie dla klienta, również publicznego. To, co oferujemy, to poza mocą obliczeniową, rozwiązaniami sieciowymi i tym, z czym jesteśmy kojarzeni, czyli również ze storage'em, usługi zarządzania danymi, zarządzanie workloadami, czy to mają być typowe rozwiązania hardware'owe, czy mówimy o jakiejkolwiek wirtualizacji, czy też o kontenerach. Nad wszystkim czuwają nasze zarządzania, nasze urządzenia, nasze rzeczy, które pomagają nam tym wszystkim zarządzić, przede wszystkim bezpieczeństwo i zgodność z wszelkimi regulacjami, analityka, uczenie maszynowe. I to wszystko, co chciałbym dzisiaj powiedzieć. Zapamiętajcie jeszcze raz, proszę, hasło HPE GreenLake. Dziękuję bardzo.